organizujemy drugi turniej mixtowy, tenisowy w Azotach, celem propagacji tej pięknej gry, z uwagi na to, że jest to jedna z najbardziej dyscyplin sportowych, która predysponuje do zwiększenia kondycji fizycznej pacjentów, jest mega wysiłkiem kardiologicznym. Także myślę, że ta idea, która narodziła się około rok temu, będzie propagowana u nas. Namawiamy wszystkich chętnych do brania udziału w naszym turnieju. A ile osób mniej więcej bierze udział? 16 par dzisiaj mamy, czyli to jest 32 osoby. Gramy cały dzień. Razem z Januszem przyjęliśmy inicjatywę organizowania turnieju tenisowego. Znajdujemy się na kortach tenisowych w Kędzierzynie Koźlu i odbywa się aktualnie drugi turniej tenisowy, mixtowy. Zapraszamy wszystkich chętnych do propagowania tego pięknego sportu. Organizatorami turnieju jest firma Solutaris Solidaris. Są to zespół przychodni wysokospecjalistycznych, które skupia około 80 lekarzy, także czujemy się w obowiązku też propagować taki prozdrowotny tryb życia. A Piotr Greger ze swoją firmą bardzo nas wspiera i też jest wielkim miłośnikiem tenisa. Przewidziane są nagrody dla zwycięzców, dla pierwszego i drugiego miejsca w formie takich koszy ze słodyczami. Od jak dawna pan prezydent gra w tenisa? Oj, dawno, ze 20 lat. Bardzo towarzysko i sportowo, tak, oczywiście, ale to jest taki sport, który z jednej strony świetnie poprawia aktywność, a z drugiej strony nie jest jakiś wymagający fizycznie. Zachęcamy, zresztą w Kędzierzynie Koźlu jest kilka miejsc, w których rzeczywiście można sobie pograć w tenisa. Jest to sport techniczny, ale po kilku lekcjach można naprawdę bardzo fajnie umawiać się z partnerem czy z partnerką i zagrać, zrelaksować.